Lima, 19 marca 1921 roku. Spędziłem noc pod hotelem Espana, w którym zatrzymał się nasz pracodawca Augustus Larkin i jego milczący ochroniarz Mendoza. Liczyłem, że będę świadkiem czegoś, co rzuci nowe światło na zbliżającą się ekspedycję, bowiem od początku pewne fragmenty opowiedzianej nam historii nie pasowały do siebie. Cóż, przeliczyłem się. Noc okazała się wyjątkowo spokojną. Miałem chociaż okazję porozmawiać z towarzyszącym mi Archibaldem. Rankiem dowiedziałem się, że w nocy doszło do jakiegoś incydentu, w który wmieszana była Jennifer, Perry i obsługa naszego hotelu. Byłem jednak zbyt zmęczony, żeby poświęcić temu większą uwagę. Z pewnością to nic poważnego i rozejdzie się po kościach. Po południu wraz z Jacksonem udaliśmy się do Muzeum Archeologii i Antropologii, gdzie oczekiwał na nas profesor Nemecio Sanchez. Nasze spotkanie zostało zakłócone przez alarm pożarowy w budynku, który jak się później okazało był fałszywy, jednak dał czas napastnikowi dokonać swych brutalnych zbrodni. W piwnicy ktoś zamordował Trinidad Rizzo, asystentkę profesora, która pomagała mu ustalić lokację piramidy, którą interesował się również Larkin. Choć powiedzieć, że zamordował, to chyba niewystarczające określenie. Jej ciało było oszpecone do tego stopnia, że koszmarne widoki z wojny wróciły nieproszone do mojej głowy. Jednak to nie widok okaleczonej padaczki sprawił, że serce niemal stanęło mi ze strachu, a postać, jaką zobaczyłem w gabinecie Sancheza. Humanoidalny stwór pochylał się nad zwiotczałym ciałem profesora, wsysając mu się paszczą w klatkę piersiową. Mimo, że od czasu Wielkiej Wojny nie po drodze mi z Bogiem, w tamtej chwili wyzywałem jego imienia, by mnie ochronił, bowiem bestia, pomimo tak koszmarnego wyglądu, bez wątpienia była Luisem de Mendoza. Gdy mnie spostrzegł, rzucił się do ucieczki przez okno, ja zaś pobiegłem w przeciwną stronę, byle dalej od tego monstrum. Moje wtargnięcie do gabinetu Sancheza miało jednak pewien pozytywny aspekt, gdyż Mendoza nie dokonał swojego zamiaru i jego ofiary, przynajmniej te, udało się uratować. Potwór próbował w nieszczęśniku zagnieździć jakąś larwę, jednak w czas udzielona pierwsza pomoc i pewne cięcie maczety Perego ocaliły mu życie. Poczułeś, jak jeszcze przed chwilą napięte mięśnie Sancheza, którego ocaliłeś pewnie przed niechybną śmiercią, zwiotczały teraz, a on bezwładnie usunął się w twoich ramionach? Staram się go ustabilizować, ocenić funkcje życiowe, jak trzeba udzielić dalszej pomocy. Jennifer, koniecznie karetka. Wybiegnij na zewnątrz, tam jest mnóstwo ludzi, daj znać. Robię to, co kazał mi. Okej, więc Jennifer wybiegła, stukając obcasami. Echo kroków niosło się jeszcze przez chwilę. A ja się daję, opieram o ścianę i wymiotuję pewnie. Ja się rozglądam, jest z nami jeszcze dziennikarz? Elias? No. Tak, on stoi w tej chwili osłupiały, opierając się o framugę drzwi. Cały czas wpatrzony w okno, w to, co stało się z Nemecio i w drgające jeszcze części larwy, które przed chwilą wyszły z trzewi profesora. Leć gdzieś, nie wiem, powiadom jakichś swoich tam znajomych, to trzeba prasę o tym powiadomić, w prasę? Gazetach, w radiu. Ale co? Jaką prasę? Zaraz, jaką prasę? Ale co ja im właściwie powiem, do cholery? No nie wiem, to co tu widziałeś. No ale co ja widziałem, że Nemecio wypluł jakiegoś robala? To, no, zobacz, nie to wiem, to co on żar na obiad. A to, że drugi człowiek żar mu klatę? A żarł? Zaraz. Ty co? Co? Widziałeś, jak się przystał do niego. Ja sam nie wiem, co ja widziałem. Na razie po kolei wszystko. Powiedz mi, jak w jakim stanie jest... Dobra. Profesorek. Przede wszystkim jest nieprzytomny. Mhm. Natomiast widzisz, że jego pierś unosi się już teraz równomiernie. Mhm. I rzuć sobie na medycynę, to wtedy ustalimy, na ile jesteś w stanie ocenić jego stan zdrowia, tak, no jak... i rzeczywiście zrozumieć, co się z nim stało w ogóle. Ekstremalny sukces. Ekstremalny sukces. Dobrze, więc obracasz go i zaczynasz badać nieprzytomnego Sancheza.
Przede wszystkim zaczynasz od dróg oddechowych. Sprawdzasz, czy są drożne. Mhm. I tak jak najbardziej. Widzisz opuchliznę gardła, która nabrzmiałe gardło, spuchnięty język, poparzone usta. Mhm. Ślady tej gęstej substancji, która wypłynęła razem z robalem, które ciągle są na jego policzkach i wypływają. Wypływają właściwie z jego ust, tak? Wypluł z siebie masę takiej tłustej, białej substancji. I kiedy zgarniasz część serwetką, czy kawałkiem koszuli, zauważasz, że właśnie pod tą substancją są poparzenia. Musi być w jakiś sposób żrąca. Oceniasz też ranę na klatce piersiowej, która okazuje się być niezbyt głęboka, tak jakby bestia, którą widziałeś, miała tylko krótką chwilę sam na sam z Sanchezem. To okrągły otwór o postrzępionych krawędziach. Wygląda, jakby ściągnięto skórę z klatki piersiowej w tym miejscu i widzisz takie dosyć głębokie wkłucie wchodzące w głąb ciała. Co jeszcze zwraca twoją uwagę? Masz wrażenie, jakby Sanchez był znacznie szczuplejszy, niż kiedy zobaczyłeś go pierwszy raz. To brzmi może nieco idiotycznie, ale naprawdę wygląda, jakby skurczył się w sobie. Może to efekt przeżycia tego, co się wydarzyło, a może czegoś innego, nie potrafisz ocenić. Tak czy inaczej, wydaje się, że w tej chwili jest stabilny, rana na piersi nie krwawi za bardzo, a on oddycha. Okej. W takim bądź razie udzielam mu dalej pierwszej pomocy, na zasadzie po prostu opatrunku, przyłożenia czegokolwiek czystego do tego dociśnięcia. Każę Eliasowi to trzymać. W międzyczasie... No, tak. Jasne. W międzyczasie... Tery, załatw mi jakiś pojemnik. No okej. Okay. Rozglądam się. Biorę tą urnę, która tam leżała u niego na biurku i podaję mu. Jasne. Okay. Biorę jakikolwiek przedmiot, który znajdę w pobliżu. Prawdopodobnie któryś z książek. Biorę tą urnę, no i ten kawałek tej larwy, która tam leży na ziemi, zagarniam do tej urny, zagarniam tam, wrzucam tam również tą chusteczkę, gdzie maź wypływała. Jak to najbardziej. To wszystko wrzucam do urny i podaję tobie. Pilnuj mi tego. Trzymam to jakoś tak z dala od siebie. Kiedy ładujesz tą larwę do urny i nachylasz się no musisz się nachylić, żeby to zrobić. Czujesz intensywny zapach soków trawiennych. To jest mniej więcej taki zapach. Wymiotów. Bardzo taki nieprzyjemny i kwaśny. I kiedy zgarniasz tą larwę do urny, zauważysz, że pod nią jest bardzo tłusty ślad. To wygląda tak, jakby coś tłustego tam po prostu przez dłuższą chwilę leżało. W międzyczasie wychodzisz na zewnątrz, ty nie mówisz po hiszpańsku, więc... Szukam kogoś, kto zrozumie mnie. Trochę po francusku próbuję, ale, okay. Ale też nie za bardzo pod tym angielskim szukam kogoś. Dobra, jak najbardziej. No znajdujesz pracowniczkę muzeum, która kiwa głową, rozumiejąc, co chodzi. No i obiecuję ci, że oczywiście wezwie pogotowie, bo zakładam, że po to wyszłaś, tak? Tak, tak. Mówię, że mężczyzna leży nieprzytomny, że mamy medyka, próbuję go ustabilizować, ale na pewno koniecznie mu trzeba pomocy, bo dobra. Coś ważnego jest. To bez problemu znajdujesz osobę, która, no, był pożar, jest straż pożarna właściwie, jest na miejscu, więc może zaraz kogoś jeszcze wyślą i wezwą też pogotowie. Jasne, nie ma sprawy. Ty w końcu przestajesz wymiotować i teraz już w sumie to nie jesteś pewny, czy ten zapach to od tej larwy, czy od kałuży wymiocin, która zebrała się pod wstającym teraz... A ci bar w porządku? No. Żyjesz? Powiedz mi, co w tej piwnicy w ogóle? To samo chyba, co tutaj. Ta studentka ma wyrwany kawał ciała z klatki piersiowej. Wygląda... Może żyje, prowadź mnie tam. Nie żyje, ale chodźmy. Dobra. Ja idę z nimi. Jak wracasz, to widzisz, że oni wychodzą z pokoju z gabinetu Sancheza. Wszyscy trójka? Tak, oni we trzech. Elias zostaje pilnując profesora, a oni udają się schodami w dół. Czy to gdzie idziesz, powiedz tylko? Gdzie idziecie? Drugi trup jest w bibliotece. Chcemy doktorowi pokazać. To ja zostanę.
Popilnuję. Dobrze, zostań, popilnuj. Starczy mi widoków. My chodźmy. Dobra, to my myślę, że po prostu schodzimy na dół. Mhm. W międzyczasie tak... nie miałem kiedy. Ta dziewczyna trzymała taki list. W sumie nie wiem dlaczego, ale może to jest ważne. Tylko może najpierw zobaczmy tak, sobie. Tak, trzymaj ją. Na razie. Tylko żebym o tym nie zapomniał. Pierwszy ratujmy życie, dopiero później będziemy zastanawiać się... No, tam nie ma czego ratować. Widzisz to... ciało dziewczyny. I rzuć proszę na poczytalność. Jakby jesteś lekarzem, oczywiście, natomiast to ciało, tak jak już wcześniej opisywałem, jest w naprawdę paskudnym stanie. Wyszło? Weszło, tak? Dobra, to jest jeden punkt poczytalności w takim razie. Przełykasz ślinę, teraz takim głośnym gulpnięciem przechodzi ci przez gardło, kiedy patrzysz na to wysuszone ciało i przychodzi tylko przez głowę, że Sanchez mógł skończyć dokładnie tak samo, albo gorzej, kiedy widzisz te wysuszone zwłoki Trinidad. Okej. Okay. Staram się tylko ocenić, czy w ogóle jest tam robota dla mnie. Czy ona po prostu żyje, czy nie żyje, jako absolutnie lekarz? Absolutnie nie żyje. Rzuć jeszcze sobie na medycynę od razu, jak już ją zbadasz. Bo robię tylko pobieżne oględziny ciała, nie zajmuję tam czasu. Jasne, ale dlatego sprawdzam, jakbyś się zbadał, tym ci od razu powiedział. Ale krytyczny sukces. Okej. Bardzo jest krwi, normalnie, względnie, natomiast nie ma grama tłuszczu w tej dziewczynie. Tak jakby został wyssany cały tłuszcz z niej. Kiedy tak stoję nad tym ciałem, pochylony, w pewnym momencie widzisz, jak gwałtownie unoszę głowę do góry i wypowiadam nam tylko kurwa, Larkin! I puszczam się biegiem z muzeum. Co Larkin? Co on robi? Wariował. Biegnę za nim. Rzućcie sobie tylko na idea jeszcze. Idea? Tak, na pewno idea. Czy ja słyszę, jak oni wybiegają? Znaczy, widzisz przede wszystkim Artura, który wypada po prostu i rzuca się krzyżem. Słyszysz tylko Larkin, Larkin! I on wybiega w tym momencie z... Ciągam moje szpilki szybko i lecę za nimi. Wpadliście? Tutaj masz, tak. Przypominacie sobie o rzuconej w kąt pomieszczenia... wrzuconej w kąt pomieszczenia ornamencie. Okej, jakie ornamenty to jest? Ta błyskotka. To jest mniej więcej półmetrowej długości ornament ze szczerego... wydaje się złota, bo waży 11 kg. Tak na twoje, to jest dycha przynajmniej, jak podnosisz. Ale co z tym zrobimy? Komu to pokażemy? Profesor jest raczej wyłączony. Zastanawia... rozumiem, że to jest pewnie ważny przedmiot, ale w tym momencie... Znaczy, przypominacie sobie o tym, czy wy pamiętacie, jak go znaleźliście w ogóle? No tak, on leżał w rozbitej skrzyni koło ciała. Jasne, czyli zostawiacie to tutaj. Tak. Ja tylko mówię dlatego idea, bo wy sobie o tym po prostu przypomnieliście. Tak, ja lecicie za Arturem cały czas, tylko nie wiem. Ja o tym nie wiem. To nie, ja tylko... Dlatego oni zostali, oni to wcześniej widzieli. No a gdzie to schowamy? I zwracam po prostu uwagę na to. To schowajmy to w muzeum, tak na widok. Za tobą, klaskając bosymi stopami, biegnie Jennifer. No teraz tamtej jest. Dobra. Nie, my właśnie dyskutujemy. Bierzecie czy nie? Szybka decyzja. Nie, ja to wypadacie. W tym muzeum. Więc wypadacie na górę. Tramwaj właśnie zajeżdża na przystanek, dzwoniąc dzwonkiem. Słyszę. Czy on po drodze? Tak. Łapie się w takim razie tylnej barierki tramwaju. I wskakujesz na... Tak. Czy ja zdążam za nim? Jak tylko słyszę, ona ten podaje jej tylko rękę. I chwytacie. Dobra. Tak. Wy dobiegacie, on już ucieka. Widzicie, odjeżdża. Widzicie Artura, który razem z Jennifer... załadowali się do... Artur! Co jest? Krzyczę tylko... Espana! Hotel Espana! Hotel Espana, no. Myślę, że... Dobra. No znaliśmy z taksówkę. Do hotelu Espana docieracie bardzo szybko. Dyszysz ciężko, ledwo nadążając za Arturem. Z łzami w oczach się pytam, o co chodzi? Co się dzieje? Ma pani broń? Mam. Nie przy sobie. Nie przy sobie. Czyli nie ma pani? No nie mam. To proszę się trzymać za mną. Dobrze. Ja wyciągam z kabury, którą mam pod płaszczem, rewolwer. 32. To niewielki rewolwer, więc ja go właściwie... Czyli trzymasz go dyskretnie? Mam rękę po prostu położoną na nim. Nie wyciągam na razie. Proszę sobie. Dobra, czyli go nie wyciągasz. I słuchaj, z racji tego, że... ja nie wiem, w którym oni mieszkali pokoju. Ja tylko kojarzę, że paliło się światełko, jak siedziałem pod hotelem. No jasne. Więc to jest mój jedyny strzał, jaki mam. Więc staram się mniej więcej ocenić, jak wygląda ten budynek w środku. I biegnę do pokoju, w którym paliła się ta lampka. Czyli wpadasz do tego hotelu. Tak. Dobra, słuchaj, wpadasz do hotelu, rozglądasz się, słyszysz muzykę dobiegającą z gramofonu. To jest...
dosyć taka powolna muzyka, przyjemna dla ucha. Widzisz babuleńkę, która tam siedzi, oparta o swoją laseczkę, słucha tego gramofonu. Wszędzie dookoła, wiesz, koce wiszą na ścianach, obrazy Maryjki. Ten hotel jest, co jest najciekawsze, te obrazy Maryjki są jeszcze ciemnoskóre. To w ogóle jest takie bardzo tutejsze. I ty w tym momencie wpadasz do tego pomieszczenia i widzisz, jak ta babuleńka jakby wybudzona patrzy na ciebie. Co się stało? A co mnie tu będziesz w moim hotelu cichał, gówniarzu jeden? Ignoruję ją i wbiegam na piętro. Ale no podnosi laskę, słuchaj. No to... No, gdzie do mojego hotelu? Bije cię po plecach, ona za tobą po tych schodach. Zboju! Mój wnuk pracuje w policji! Zakładam, że biegnę troszkę szybciej. No tak, bo za tobą mi to... Próbuję cię tą laską za nogi złapać. A ty co robisz w tym czasie? No, staram się... Jak widzę, jak po schodach biegniesz, no, to patrzę na tą babcię i tak idę za nimi. Słuchajcie, wpadacie w tym momencie wy do hotelu, bo właśnie taksówkę, dojeżdżacie, no i widzicie tą scenę. Dym, który idzie do góry, pchnąc się po schodach, próbując zachowywać się dyskretnie, jest Jennifer, która próbuje odciągnąć babuleńkę, która pędzi, no bez przesady, wspina się po tych schodach za Dibdenem, okładając go laską po plecach. Żbuju! Zostaw! W swojej linii jest najszybsza. Wracaj! Policję! W jakim języku ona mówi? Po hiszpańsku. To jest to wszystko jedno. Że pani! Hola, señorita! Zostaw mnie, dziecko! Bezprawnie tu wchodzisz! No, drze się na cały głos. Jeżeli ktokolwiek miał usłyszeć, co się dzieje, to już na pewno usłyszał. W porządku. Trudno. Ja działam. Wpadasz na górę. Wpadam na górę i staram się go rozwiązać po korytarzu, ocenić, które to mogły być drzwi. 13. Pomieszczenie, pokój numer 13. A jaki? Dopadam do drzwi i łapię za klamkę. Zamknięte. W takim bądź razie 3 kroki do tyłu. I nacieram barkiem. Dobra. My wpadamy na górę. Wpadacie na górę. Czy znaczy, ja wpadam na górę, nie wiem. Ja jestem z nim. We dwóch. Tak. Dobra, tak. A ty co? Tą babuleńkę. No ty, ona w tej chwili się... Zaraz, no, wróćmy. Natomiast ona w tej chwili odwraca się do ciebie, zamachuje się jeszcze tą laską w twoją stronę. Co robisz? Próbuję uniknąć. To rzucaj na unik. 79. To zobaczmy. Zostałam. Jak poszło babuleńce. K.O. 54. Dobra, na szczęście babuleńka chybiła. Słyszałeś taki wisk po prostu, jak ta jej laska przeleciała nad twoją głową, uderzyła w ścianę. Babuleńka zaskakującą tak na swój wiek zręcznością przeszła obok ciebie i rzuciła się do telefonu. Zaczyna wykręcać numer na takim tarczowym telefonie. Słyszysz tylko, jak te cyfry się przesuwają. Ja lecę i wyciągam. Wyciągasz kabel, wyrywasz. I ona patrzy na ciebie zaskoczona. I ty też? Razem z nim? I słuchaj, wybiega na zewnątrz i słyszysz tylko krzyk. Ludzie! Ludzie! Próbują mnie obrabować! Napadli na mój hotel! Ludzie! Policji! I w tym momencie słychać... Uff! Kolejne uderzenie. Rzuć sobie na siłę, zobaczymy, czy wyważysz drzwi. Dobra, jaki masz sukces, jeśli w ogóle? Nie brakło, ale słuchaj. Widzicie, że się odbija od tych drzwi. Odbiłem się do niego i strzelam z rewolweru w zamek. Aha. Odbiłem się do drzwi. No. I teraz tak, rozglądam się szybko. Czy być może na korytarzu stoi jakaś ławeczka? Bądź cokolwiek ciężkiego, bądź przynajmniej dużo większy. Tak. Dobra, więc kiedy ty się odwracasz, znajdujesz tylko duniczkę z takim rachitycznym kwiatem. Tak, to ja ją dźwigam. To ty ją dźwigasz, podnosisz, a w tym momencie widzisz Perego, który podchodzi do tych drzwi, wyciąga rewolwer, przystawia do zamka i właściwie oddaje 2 strzały. Puf, puf. I drzwi otwierają się, wpadasz do środka i widzisz parę, która właśnie kocha się na łóżku w tym pomieszczeniu. Brawo, Sherlocku. Widzisz po prostu ten moment, kiedy on zastygły w pół ruchu, odwraca głowę, bo przed chwilą usłyszał wystrzały, ktoś dobijał się do drzwi. Jakby oni musieli zignorować w ogóle te uderzenia w miłosnym uniesieniu, ignorując próbę włamania się. I w tym momencie wchodzi Artur, trzymając tą doniczkę. Ja wchodzę tak do środka, jakby nigdy nic. Jakby nigdy nic. Stawiam na parapecie. Obsługa hotelowa. Jest absolutny sztok i w tym momencie kobieta zaczyna krzyczeć, po prostu podnosić taki wysoki krzyk. Zamykamy za sobą drzwi. Tak. Co z nim zostało? Tak. Artur, co ty odpierdalasz? Coś ty zrobił? Człowieku, uciekamy, tu zaraz będzie regularnie. Kolejne drzwi, które mi się wydają, widzisz, że będą... jak ludzie zbiegają się do tej babuleńki, jacyś mężczyźni na rogu, widzisz, że oni wychodzą, mają sztachety w rękach, słuchaj. W tym momencie zaczynają się zbierać. To nie jest już ta bogata dzielnica, w której macie swój hotel, tylko tutejsi postanowili się zebrać, ktoś pewnie już pobiegł po policję. Ja zaczynam krzyczeć. Larkin! Larkin! I...
drzwi obok, które jeżeli tu nie trafiłem, to no pewnie to będą te obok drzwi, nie? No, próbuję, sprawdzam drzwi jedne po drugich, tak, próbując ten. A tak to się nie da. Zbiegam do recepcji. Jasne, no jest cała szafa kluczy. No właśnie. I widzicie po prostu, ty prawdopodobnie dostrzegasz, jak ja gorączkowo zaczynam zbierać te klucze z haczyków. Listen sobie dajcie, one... Jak ci pomóc? Trzeba pootwierać drzwi na piętrze. A nie ma tu jakiejś księgi, gdzie może być napisane i jakiego jest pokoju? Ja zdałem. Tak, słuchaj, słyszysz sygnał, syrenę policyjną. Jeszcze z oddali, ale już słyszysz, że nie nadjeżdżają. Doskonały pomysł, ja się klepię w czoło. Masz rację, gdzieś tutaj musi być. Szukamy księgi meldunkowej. Szczęście. Ja to mam w dupie, wybiegam do policji. Chcę z nimi pogadać. Dobra, pomagam ci. Wyszło? Weszło ci. Grzebiesz po szufladach i wyciągasz z jednej z pierwszych na szczęście księgę meldunkową. Otwierasz ją i dostrzegasz zameldowanie. Masz tam Mendozę i masz Larkina. Pomyliłeś się niewiele. 11 i 12. Pokoje dosłownie kilka drzwi dalej. Biorę te dwa klucze w takim razie. I wbiegasz na górę. Tak widzisz, że on chwycił te klucze? Biegnę za nim. Zasuwa. Ty za nim. Ty ja wychodzisz na zewnątrz. Kupuję im czas, próbuję tych policjantów jakoś zagadać. To na razie nie są policjanci. Widzisz idących ławą na ciebie pięciu rosłych, młodych mężczyzn. Trzymam w powietrze. I oni w tym momencie stają niepewni i zaczynają między sobą szeptać. Widzisz, że ciężkie dechy, łomy, tak zaczynają im się gibać w rękach, ale nie podchodzą. Ludzie się, którzy zamykane okiennice, widzisz tak, wiesz, ludzie wyglądają z okien, firanki się odsłaniają. Ulica opustoszała. Babcie, słuchaj, obejmuje taka kobiecina, wiesz, solidnej budowy, w takiej jasnej sukni i ona tą babuleńkę przytula do siebie w tym momencie i przerażona patrzy na ciebie, jak wznosisz broń i oddajesz strzał. Przez takim głośnym hukiem rozlega się i odbija echem od kamieniczek. W jednej ręce trzymam pistolet, drugą ręką jakby pokazuje, żeby się nie zbliżali. Dobra, rzuć sobie na zastraszanie i rzuć sobie proszę z ułatwieniem. Tu masz. No zobaczymy, jak oni zareagują. 55 z tego, co widzę. No nie. A ile ci brakuje? Brakuje mi na zastraszanie... 15. Możesz rozważ, czy nie obniżysz szczęścia. Czyli wtedy jak to robię? Wtedy po prostu szczęścia już nie masz, na przykład 60. Tak, to paletą zdecydowanie. Dobra. To skreś sobie od razu. Okej. Zaznacz sobie aktualny poziom. Rozlega się ten wystrzał i... Widzisz, że go ci mężczyźni, właściwie chłopcy, no bo nie mogą mieć po 15, może 20 lat, zaczynają się cofać. Oni byli dosyć bojowi, ale widząc broni zdecydowanie, jakie tego gestu, zaczynają się cofać. W tym czasie co robisz, Arch? Ja jestem całkowicie zagubiony. Tu on ktoś strzela, on wyważa drzwi, nikt mi nic nie mówi. Mhm. Wpadasz na górę. Za tobą Jennifer. Macie klucze do pokoju i wiecie gdzie. Mendoza 11, Larkin 12. Rzucam jej, nawet nie patrzyłem na numerki. Po prostu biorę jeden, rzucam jej do ręki i dopadam. Dobra, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Okej, okay, mamy to. Wpadasz do pomieszczenia. Otwierasz drzwi. Pokój jest jasny. Okno jest odsłonięte. W środku jest niemal sterylnie czysto. Właściwie pościel wygląda na zupełnie nieruszoną. Nie ma tam nawet żadnej walizki. Wygląda, jakby w tym pokoju absolutnie nikt nie mieszkał. Znajdujesz tylko leżący na regaliku duży, ciemny kapelusz. Taki na hiszpańską modę z szerokim rondem. Widziałem już ten kapelusz? Tak, to wygląda jak kapelusz Mendozy. I znajdujesz jakąś koszulę na zmianę. Łóżko jest zaścielone, okno otwarte, nie ma go tutaj. Okej. Okay. Także ja tylko wpadam, jeżeli tutaj nie widzę Larkina, którego życie jest zagrożone, robię w tym nawrót. Będę starał się wejść do pokoju, do którego weszła Jennifer. Okej, okay, Jennifer. Otwierasz drżącymi dłońmi ten zamek, przekręcasz klucz z trzaskiem, otwierasz drzwi. W nozdrza uderza cię zaduch i smród potu i rozkładającego się mięsa. Jest autentyczny smród rozkładu, taki słodkawy, drążący tak nozdrza. Odrobinę. Czujesz, jak w ogóle żołądek cofa ci się do gardła. Artur! Wchodzisz za nią. W tej chwili oboje zerkacie do ciemnego pokoju. Kotary są zasłonięte i słońce wpada do pomieszczenia tylko sącząc się przez gruby, czerwony materiał. Wszystko jest zakryte w półmrokiem. Łóżko stoi daleko w kącie, kryjąc się w cieniu. Dopadam do Jennifer, obejmuję lewym ramieniem, prawą ręką dociskam ją do siebie tak, żeby zasłonić jej oczy, żeby...
Słyszycie? I patrz. Coraz głośniejszy dźwięk syren. Policja zaczyna wyjeżdżać z rogu, a ty ciągle stoisz z bronią. Ja się wycofuję. Wycofuję się do tyłu, tam do nich na górę. Dobra. Widzisz, że w tym momencie ci sami, których przed chwilą wystraszyłeś, zbierają się w taką naradę i już patrzą, kiedy podjedzie radiowóz, który zatrzymuje się po krótkiej chwili przed hotelem. Trzymasz Jennifer. To ja w takim razie wchodzę do pokoju, bo stwierdzam, że skoro on tam chciał wejść, to tam jest coś ważnego. Ja tam wchodzę, rozglądam się, co widzę. Pokój jest w całkowitym nieładzie. Wszędzie walają się brudne ubrania, rozgrzebane bagaże. Leżą absolutnie bez ładu, zmiętoszone i pogięte. Zaduch, gorąc, smród. Archibald, nic nie dotykaj gołą ręką. Niczego nie mam zamiaru dotykać. Tak dotykam twojej ręki. Słyszysz? Chodzę kroczek. Słyszysz? Ostrożnie. Ciężkie pochrapywanie, takie rzężące pochrapywanie. Halo? Jest tu ktoś? Jennifer, poczekaj. I wyciągam broń. Ja też jak widzę, że on wyciąga... Ty jesteś to... na zewnątrz, masz broń w ręce cały czas. Tak, ale zanim żeby przyszedłem. Okej, jak widzę, że on wyciąga, ja też wyciągam. Dobra. I zbliżamy się do kapy już. Słyszycie trzaśnięcie drzwi na dole? I podniesione głosy policjantów. Schodźcie z podniesionymi rękami! Stary, ja nie chcę wracać. Wchodzicie do środka, tak? Tak. Dobra. Czy podchodzicie do łóżka? Tak. Po obu stronach łóżka. Jasne. Jeden, skulony w pozycji embrionalnej, z nogami podwiniętymi pod całą klatkę piersiową, leży tam Larkin. Leży półnagi, bez koszuli, z włosami przyklejonymi potem do czoła i czaszki, mocno przerzedzonymi. Widzicie żyły na jego ciele, nabrzmiałe o czarnym, niezdrowym odcieniu. I on sam kałuży potu, która wyraźnie odkształca się na brudnej pościeli łóżka, drży cały czas jak w febrze. Czy jakiekolwiek obrażenia ma na sobie? Przede wszystkim staram się podejść i zobaczyć jego klatkę piersiową. To mnie interesuje na początku. On jest skulony, czyli go bierzesz po prostu i go... Staram się właśnie zajrzeć tam, jasne, spróbować podnieść mu rękę. W momencie, w którym go dotykasz i czujesz wilgoć całego jego ciała, jakiś śliski, nieprzyjemny, lepki pot, którym ocieka Larkin, on odwraca na ciebie oczy, takie białka, przerażone spojrzenie, jakby nie do, w ogóle cię nie rozpoznawał i ty widzisz, że on jest po prostu na haju w tym momencie. Rozciągasz go na łóżku, on praktycznie się tobie poddaje i dostrzegasz, że na jego piersi jest bardzo wyraźny tatuaż. Ciężkie kroki rozlegają się za wami, a na górę wpada dwóch policjantów w granatowych mundurach, celując do was z broni. Ja chowam broń. Rzucam broń, chowam ręce broń do góry, cofam się pod ścianę. Ja zanim opuszczę ręce, podniosę ręce, staram się jeszcze włożyć palce do ust Larkina, szukając podobnych obrażeń w jamie ustnej do tego. Nie ma ich. Nie ma żadnych obrażeń na nich w tym momencie. To w takim bądź razie podnoszę ręce i mówię, obywatel brytyjski. No i wpadają też. Poddajcie się, rzućcie broń! Ja krzyczę po hiszpańsku, wezwijcie pomoc. Pomoc! Do karetka. Tego tutaj! Przecież jesteśmy karetka. My z pomocą! Ale co pomożesz? Ktoś się włamał do hotelu, dzieje. To wy! Popatrz na niego, zobacz na niego! To jest lekarz, ja tylko... Ten mężczyzna potrzebuje natychmiastowej pomocy medycznej, jestem lekarzem! Oddawaliście strzały w mieście! Tak, żeby go uratować! Strzelaliście do niego? Nie! Człowiek umiera! Pomóżcie mu! Próbowaliśmy się dostać do pokoju. Okej, słuchajcie, oni zgłupieli w tym sobie. Patrzą jeden po... To jest dwóch facetów. Też 20 par lat. Młodzi policjanci. Zerkają na siebie zdezorientowani. Szturchają się i rzeczywiście jeden zbiega. Panowie, karetka. Tak, jeden zbiega. Słyszycie tylko, jak wymieniają między sobą dwa krótkie zdania. Wezwij karetkę, dosłownie. Pada. Jeden leci na dół. Wykręca się tym, ale drugi ciągle celuje do was z broni. Ja nie rozumiem. Jesteście aresztowani! Oczywiście. Oczywiście. Wyjaśnił wszystko. Po jakim on mówi? Po hiszpańsku. Nie stawiamy... Po hiszpańsku mówię. Dobra. Nie stawiamy oporu, poddajemy się, wytłumaczymy wszystko. To jest... Okej. Okay. Czyli nie będziemy się tłumaczyć tutaj, tylko poddajecie się aresztowaniu. Znaczy, tak. Co on postanowi, tak my się dostosowujemy. W tej sytuacji. Karetka rzeczywiście podjeżdża i zabiera Larkina. On jest ładowany na nosze, wynoszony z tego pokoju. Ty jedź z nimi lepiej, jak ci pozwolą. Nie, bo...
Zostajecie, pojawia się kolejny radiowóz, znacznie większy, właściwie taka mała ciężarówka. I jesteście, nie zakuwają was kajdanki, bo wy nie stawiacie w ogóle oporu. Nie. Poza tym jesteście obywatelami, czy to brytyjskimi, czy amerykańskimi. Jesteście po prostu wprowadzeni do samochodu i z tyłu przewiezieni na komisariat. Komisariat jest raczej obskurny. Czuć intensywny zapach spalonej kawy i papierosów. Ściany są przybrudzone dymem, sufit jest niemal czarny od ilości wypalonych tutaj fajek, kiedy prowadzą was do pokoju przesłuchań. Takie brudno-zielone kafelki, jedno krzesło i stolik. Wpuszczają tam was wszystkich. Czy ja się w końcu dowiem, o co tu chodzi? Też bym bardzo chciał wiedzieć, Arturze. Zaufałem, że wiesz, o co chodzi, a teraz... Jestem w tym obskurnym miejscu, gdzie ja nie powinnam w ogóle tu być. Powinniśmy być na wyprawie. Czemu ja tu jestem? Chciałaś przeżyć przygodę, czyż nie? Ja tak wyciągam po prostu z kieszeni dżinsów taką chusteczkę i tak jej oferuję. Dziękuję. Dobra, posłuchajcie mnie. Sam nie wiem, czemu wierzyć, a czemu nie. Kiedy to zabrzmi dziwnie, ale postaram się wam opowiedzieć tak, jak to zapamiętałem. Kiedy wy byliście w piwnicy, ja wszedłem do gabinetu profesora. Przysięgam. Zobaczyłem jak Mendoza. Ale to nie był Mendoza. Znaczy to był Mendoza, ale to było coś więcej. I to pochylało się nad ciałem profesora i wgryzało mu się w klatkę piersiową. Gdybym nie widział zwłok tej studentki, nigdy bym nie uwierzył, ale teraz... I to coś zostawiło tą ranę, którą miał na ciele profesor. I to pewnie załatwiło dziewczynę w piwnicy. Mendoza wyskoczył przez okno. Ja w panice wtedy wypadłem na zewnątrz. Resztę mniej więcej wydarzeń już znacie. Kiedy było trochę spokoju, pomyślałem o Larkinie, który był pod opieką tego monstrum. No więc postanowiłem tutaj wpaść czym prędzej. Ciężko stwierdzić, jaka łączy ich relacja. Ot, cała historia. Przepraszam, jeżeli wpakowałem was w kłopoty, ale starałem się działać tak, jak musiałem. Kto zna hiszpański? Ja. Znaczy, łatwiej jest wymienić, kto nie zna. Pokaż mu to. To jest po angielsku. Czy ja w międzyczasie mogę pomyśleć, jak moje wpływy jakoś mogłyby nas wyciągnąć z tego więzienia? To jest jeden telefon do Tadusia. Tu się żyje. Ale nas siostrę. Rozbyli nas, czy mam nie? Mam siostrę. To ja bym... No, tak. Ja rzuciłem broń. To tam się... Co mam mi pokazać? Cały czas jak on tłumaczy im, nie, więc nic, trochę to, słucham, to a trochę jest. Krzyczę im tam. Jasne. Ten list. Uderzasz w drzwi. Tak. Okej, myślałem, że to była deklaracja. No się uchylają, no i po hiszpańsku ktoś do ciebie, jest policjant, który się nachyla, no i mówi do ciebie po hiszpańsku. No, nie rozumiesz. Umie ktoś porozmawiać z tym panem? Chcę zadzwonić do mojej siostry, żeby nas wyciągnęła stąd. No idź, miałeś fakultet, teraz się wykaż. No ja to tam, wiesz, ja nie miałem na fakultecie, nie? Czy ktoś z nas, kto najlepiej z nas mówi po hiszpańsku? Bo myślę, że my między sobą wiemy. To podobnie ja. Mam na 20. To ja ciutkę lepiej. No to ty mówisz lepiej ode mnie. Ja tylko mówię, brytyjski obywatel, chcielibyśmy porozmawiać z konsulem. Patrzysz za plecami i widzisz, dostrzegasz Jacksona. Jacksona Leasa. Na posterunku? Tak. On rozmawia z tymi policjantami. Widzisz, że wymieniają się czymś między sobą. Po chwili policjant, który rozmawia, Elias macha do tego, który stoi przy drzwiach. Wymieniają porozumiewawcze spojrzenia. Drzwi otwierają się. Wychodzicie, wychodzicie. Wychodzimy. Czym prędzej. Elias uśmiecha się triumfalnie do was i pokazuje, żebyście wychodzili. Razem opuszczacie komisariat. No, powiem wam szczerze, jak dowiedziałem się, co odstawiliście, to nie byłem pewny, czy dam radę ich przekonać do tego, żeby was puścili. To na tobie zrobiło wrażenie. Ale posmarowałem... No, 100 lat. Przepraszam. Na zdrowie. Dziękuję. Masz ustępstwo. Posmarowałem trochę rączek i wyszło. Sanchez jest w szpitalu, ale podobno wylizę się z tego. Tak? No... Larkin teoretycznie też powinien tam trafić. Larkin? Larkin. No tak, słyszałem, że zrobiliście jakąś kryję w hotelu i dlatego was tutaj wsadzili. No. Ludzie na ulicach mówią. Ale może przeżyje dzięki temu.
A może usiądźmy gdzieś spokojnie, nie będziemy przed całym komisariatem o tym rozmawiać. Myślę, że wszyscy powinniśmy poznać całą historię. Po kolei, co kto widział. Long story short. Dobra, czyli przyspieszymy tutaj do hotelowego lobby. Stoły, atłasowe kanapy, siadacie, podają wam kawę i ciastko, whisky na uspokojenie nerwów, przebrać się. Jakiś alkohol. Alkohol, jasne, tak. Podają ci. Butelkę zamawiamy całą. Proszę bardzo, bourbon ląduje na stole. Czy to poczytalność podnosi? Nie. Nie. Tak, nie. No i macie czas dla siebie oczywiście. Ja postanawiam opowiedzieć po prostu Eliasowi. Wyłożyć karty przed nim. Słuchaj, jak opowiadasz, to jemu się oczy coraz szerzej otwierają, jak cię słucha o tych tworach, o wysysaniu czegoś z klatki piersiowej. Nie, Artur, to w ogóle... Słuchaj, ja widziałem dużo dziwnych rzeczy jeżdżąc po świecie. Naprawdę całą masę. Tak, widziałem, co stało się z Nemezio. Tak, to mój przyjaciel, jakby to jest przerażające, że akurat on padł ofiarą takich działań. Nie jestem przekonany, że trochę nie za bardzo spanikowałeś i po prostu widząc, co się dzieje, tak to zinterpretowałeś. Może wykrzywiona złością twarz Mendozy wydała ci się jakimś paskudnym ryjem. Jakbyś mnie pytał o zdanie, to ja widziałem już takie rytualne nacięcia, próby, ślady. Mhm. Ja myślę, że ktoś po prostu, wiesz, stylizuje. To okropne i nie sądziłem, że akurat w Limie ten kult będzie działał, ale od początku ci mówiłem, że to niebezpieczni ludzie. Wszystkim wam to powtarzałem. Słuchaj, wiesz, co chcesz. Ja ci powiedziałem, jak to widziałem. Ty zrób z tym, co uważasz za stosowne. Dzięki wielkie, że nas wyciągnąłeś z pierdla. No. Naprawdę. Artur, przyjrzałeś się temu tatuażowi w ogóle? Czy on przypomina tego robaka? Ty byłeś przyciele, ja przyciele Larkina, ja nie zwróciłem uwagi. Ja chyba też widziałem ten tatuaż. Znaczy wszyscy, którzy byliście wtedy w pokoju, widzieliście tatuaż. Czy on jest podobny do Robola? Tak. To nie przypomina tej larwy. Larwa, którą widzieliście i którą masz zresztą w tym słoju, w swoim pokoju zakładem hotelowym, ona wyglądała jak, dosłownie, no jak taka przerośnięta larwa muchy. Jest gruba, biała, z żuwaczkami z przodu. Słuchaj, Elias. Znasz profesora Sancheza. Powiedz mi, czy jesteś w stanie załatwić nam dojście do jakiegokolwiek przyzwoitego laboratorium na uniwersytecie? Laboratorium? Po prostu spokojnej pracowni, w której można by było zbadać coś. Nie wiem, spróbuję popytać. Zobaczymy, co się uda. Załatwić. Nasz profesor, jak się ma, kiedy... Tak, bo wspominałeś, że tutaj jest uczelnia, jedna z najlepszych... Jedna z najstarszych. Najstarszych. Zakładam, że być może gdzieś tam byłaby dobra pracownia. Ja muszę sprawdzić. Ja chciałbym po prostu zbadać tą larwę, a chciałbym... Potrzebuję do tego sprzętu, bo... Wiesz co, no dobra, ja sprawdzę, czy on jest w stanie coś takiego w ogóle załatwić. Ja w międzyczasie pytam go, doktorku, a Larkin nie miał też tego robala w sobie? Upewniłeś się? Nie wiem, nie było czasu, bo przyjechała policja wstępnie. Wstępnie nie miał takich obrażeń, jakie miał profesor Sanchez. Więc wydaje mi się, że... Elias idzie wykonać kilka telefonów. Wstaje w tej chwili, widzicie, że podchodzi do hotelowego... Wydaje mi się, ale czy on był w gorszym stanie, czy lepszym od profesora? Z tego, co mi się wydaje, to po prostu Larkin jest uzależniony od opiatów. Jest w bardzo złej kondycji, zarówno fizycznej, jak i psychicznej. Ciężko mi jest stwierdzić, co jest przyczyną tego poza samymi opiatami, bo to na pewno nie jest tylko i wyłącznie działanie narkotyków. Nic więcej nie jestem w stanie powiedzieć bez dokładnego badania. Po prostu. A profesor kiedy się wybudzi? Wiemy coś? Jaki jest jego stan? No Eliasa w tej chwili nie ma, on rozmawia, próbując załatwić laboratorium. Bo twoja historia jest tak nieprawdopodobna, ja bym to chciała usłyszeć też od profesora. Nie. Zdaję sobie z tego sprawę. Myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy sprawdzili szpital i zobaczyli, czy uda nam się z kimkolwiek tam pogadać. Być może z Larkinem, być może z profesorem. Nie wiem. Na chwilę obecną jesteśmy tu i teraz. Czy coś wam jeszcze przychodzi do głowy? Jeżeli chodzi o Mendozę, to jak mieliśmy tą chwilę, jak trzymali nas pojedynczo w celach, znalazłem takie coś przy tej kobiecie, tej biednej studentce i...
Jest tutaj bardzo zabawny zbieg okoliczności. Może to przeczytam to wszystkim. Dobra, może ja to w takim razie przeczytam. Mhm. Wygląda to jak kartka wyrwana z notatnika, wyszarpana dosłownie, z postrzępionymi rogami. Zapisana jest zgrabnym, zamaszystym damskim pismem. Mhm. Tekst jest następujący. Napisane w 1543 w języku hiszpańskim na pergaminie przez Gaspara Figueroę, Hiszpana, który podróżował do Peru wraz z Francisco Pizarrem. Według tekstów Figueroa wyruszył po zabójstwie Pizarro na poszukiwanie bogactwa w 1541 roku. Towarzyszyli mu Fernando Ruiz, Diego Garrido, Luis de Mendoza i Pedro de Valesco. Konkwistadorzy byli towarzysze Pizarro. Podróżowali oni do południowych wyżyn Andów, poszukując skarbów i licząc na dorobienie się fortuny przed powrotem do Hiszpanii i emeryturą w luksusie. Słysząc pogłoski o pradawnej świątyni pełnej złota, mężczyźni wyruszyli w góry na południowy zachód od jeziora Titicaca. Na miejscu znaleźli piramidę otoczoną strukturą podziemnych tuneli przypominających labirynt. Ściany tuneli okazały się pokryte kunsztownymi złotymi zdobieniami. Mężczyźni wycięli część złotych zdobień ze ściany, męcząc się przy tym niezwykle. Podczas odpoczynku paskudna choroba dopadła wszystkich towarzyszy Figueroły. Gdy poranek zastał odkrywców, wyglądali, jakby byli na skraju śmierci. Skarżąc się na śmiertelny głód, rzucili się w pościg za uciekającym Figueroą. Mendoza pochwycił go i zaczął wysysać, jakby był ludzką pijawką. Figueroa postrzelił Mendozę w głowę i uciekł, zabierając ze sobą tyle złota, ile mógł unieść. W końcu dotarł do Limy, licząc na możliwość powrotu do domu, ale był już zbyt schorowany. Sam opisywał swoją dolegliwość tak, jakby był niezwykle wymęczony, jakby czy był czymś niewiele większym niż chodzący trup. Czytałam ostatnią spowiedź Figueroły, próbę rozgrzeszenia samego siebie od grzechu chciwości. Wierzył, że los jego i jego kompanów został na nich sprowadzony przez zbezczeszczenie świętego miejsca. Jego ostatnim życzeniem była chęć cofnięcia zniszczenia, jakiego się dopuścił. Opisał, jak wciąż słyszy głosy swoich przyjaciół, krzyczące w nienasyconym głodzie. Pisał też, jak w mroku nocy słyszy on inny głos, pradawny i uwodzicielski, obiecujący mu życie wieczne, jeżeli powróci na łono świątyni. Głos najwyraźniej powiedział Figueroze, jak się z nim skontaktować, jednakże wygląda na to, że był zbyt przerażony, aby spróbować. Postscriptum, napisane przez udzielającego ostatniego namaszczenia księdza, brzmiało: Figueroa zmarł dzień po dokończeniu spowiedzi. Jego ostatnie słowa były modlitwą do wszystkich bogów, którzy mogliby go wysłuchać i wybaczyć jego bluźnierstwa. Także jak widzicie, to nazwisko to Mendoza. Mendoza. Luis Mendoza, ludzka pijawka. Czy to wyglądało tak, jak to, co ty widziałeś? Ale to przypomina tą dziurę w piersi? To coś jak to wysysało. Czytałem, natychmiast skojarzyłem. To coś wysysało profesora. On jak pijawka. Zniknął w oczach. Ja zawołałem Jacksona. Z tego tam odciągam, że coś mi się skojarzyło z nim. Mhm. No, on przerywa rozmowę, słuchawkę zasłania ręką. No. Mamy twojego Mendozę. Mendozę? Tak, tą rodzinę, o której czytałeś. No. No chodź, pokazuję mu ten list cały, on tam czyta o tym. On powinno go to zainteresować. On tak zamienia się tylko kilka słów, odkłada telefon. Nie udało mi się załatwić żadnego laboratorium, przykro mi. Moje kontakty nie wystarczyły. No i czyta ten list i znowu... No, to brzmi sensownie, tak jakby... To ma sens. Od tego mógł zacząć się ten dziwny kult. Sensownie? Czy jest jego potomek? No, prawdopodobnie potomek, albo być może w tym kulcie przekazują sobie imię z ojca na syna, albo może jacyś kapłani potem pełnią funkcję taką samą jak ci pierwotni konkwistadorzy. No, ja absolutnie nie wierzę, żeby to były jakieś wysysające tłuszcz czy cokolwiek innego wampiry. No, proszę was, naprawdę, Cari Siri, przestańmy się oszukiwać. No, ale brzmi to jak coś, na czym można by zbudować całkiem wiarygodny mit. Dobrze, Jackson, skoro nie udało ci się załatwić laboratorium dla doktorka, no nie to udało może się. Prosektorium, obejrzymy ciało tej dziewczyny.
i tam spróbujesz coś zbadać. Chyba przeceniacie moje możliwości. Już raz załatwiłeś nie, to. Nie, zróbmy tak, bo... Miałem trochę szczęścia i pieniędzy na boku. Skoro Elias tego nie załatwi, to spokojnie zrobimy to zwykłymi legalnymi sposobami. Zróbmy może tak. Ja pójdę po prostu na uczelnię i postaram się wynająć tam laboratorium. Zapytam się na zwykłej świecie. Myślę, że nie będzie problemu, żeby mi doktorowi nauk medycznych udostępniono na chwilę laboratorium za opłatą. Tak mi się wydaje, to w miarę sensu. Ale teraz po morderstwie? Mhm. Wyciągam portmoneckę i tam odliczam. Plik banknotów ci daję. Tak gruby plik banknotów. Myślę, że ci to pomoże w twoich rozmowach. Z całą pewnością. Dziękuję, panie. Patrzę na te pieniądze takim wzrokiem głodnego szczeniaka. Ja chowam je w klapę marynarki. Tam nie potrzebuję pomocy nikogo z was. Proponowałbym, nie wiem co o tym myślicie, żebyście razem z Eliasem poszli do szpitala i zobaczyli, czy uda się porozmawiać z którymkolwiek z pacjentów. To jest dobry pomysł. Ale powiesz nam tym razem jeszcze szybciej, czego się dowiedziałeś? No myślę, że spotkamy się tutaj. Jak wy skończycie, jak ja skończę, to po prostu będziemy czekać na siebie w hotelu i ustalimy... Jeden wątek. Ustalimy, co dalej. Podnoszę ten list. To jest skrót z czegoś, notatka. Możemy znaleźć więcej źródeł, dowiedzieć się czegoś więcej. Bo może to jest kawałek, może jest coś więcej na ten temat. Na uniwersytecie. Na uniwersytecie, przecież byliśmy w schowku. Ja sprawdzę to miejsce, przy okazji jak będę na uniwersytecie, jak będę czekał na badania, jak będę je robił może w międzyczasie, spróbuję sprawdzić piwnicę tam jak ten. Być może... Teraz to jest miejsce zbrodni. Słuchaj, to nie jest Ameryka ani... Pieniądze otwierają wszystkie drzwi. Zobaczymy. Zróbmy tak. Tak myślę, ile mu dałam. Starczy. Jak wy myślicie? Spróbujcie wybadać może, co wie profesor. Tak, możemy porozmawiać. Co wie Larkin. A ja spróbuję zobaczyć, co uda mi się dowiedzieć z badań tej dziwnej larwy. I czy być może znajdę księgę, z której wydarta jest ta notatka. Bardzo dobry pomysł. Dobrze, to teraz, żebyśmy to sobie uporządkowali, poproszę deklarację. Ja pojadę do szpitala porozmawiać z profesorem i jeżeli się uda, to z Arkinem. Znaczy, z którymkolwiek z niektórych się uda. Jasne. Nie podoba mi się to za bardzo, ale idę razem z nim. Dobrze. Jennifer? Ja także, towarzyszę. Czyli we trójkę się tam udajecie. Tak. A ty będziesz próbował zdobyć salę do badań na uniwersytecie. Tak? Dobra, to zaczniemy. Twoje skrócimy w miarę możliwości, jeżeli tak, mogę. Tu nie ma... Chciałbym w takim razie tylko, żeby rzucił sobie na credit rating. Używasz pieniążków, które dała ci Jennifer, więc dostaniesz też dodatkową kość. Zobaczymy, czy twoje... Przechla w barze. Nie, no sprawdzimy po prostu, czy jest... Czy słyszeli o nim, czy on jako doktor medycyny rzeczywiście jest wiarygodny w tym, co mówi. 25 to... Zwykły sukces. Zwykły sukces. Dobra, jesteś jakby uwierzyli ci. Byłeś wiarygodny, rzeczywiście mogłeś się pochwalić, że no taki uniwersytet skończyłeś i tak dalej. Ktoś to sprawdził. Prawdopodobnie chyba przydam legitymację medyczną, tak mi się wydaje. I to wszystko się udało załatwić. Jeszcze zapłaciłeś za wynajem rzeczywiście i udostępnili ci laboratorium na uniwersytecie. Nie jest szczególnie dobrze wyposażone, ale powinno wystarczyć do zbadania szczątków. I teraz tylko pytanie, czy ty masz... Mam w nauce biologię. Właśnie to chciałem, bo tak, to dlatego, będzie test biologii. Tak, dlatego... Także przetestuj proszę biologię i powiedz mi, czego chcesz się dowiedzieć. Wszystkiego, co się można o tym robalku, tak? Tak, no po prostu standardowe badania, tak, które przychodzą mi do głowy, czyli pod mikroskopem, budowa... Rozumiem. Tak, próba określenia gatunku, rodziny. No ja traktuję to jako zwierzę na chwilę obecną. Dobrze. Więc w ramach mojej wiedzy staram się ustalić po prostu, co to w ogóle jest. Dobra. No to jak to się zachowuje? Nie dostanę kosteczki za laboratorium? Nie, absolutnie. To kiepskie laboratorium. To uniwersytet specjalizuje się w archeologii, a nie biologii. Wyszło. Dobra. Więc... Zwykły sukces. Larwa, bo masz dwie części. Larwa jest mniej więcej wielkości pięści. Jest nabrzmiała, duża, widzisz wyraźnie odznaczone segmenty. Wydaje się, że teraz trochę skurczyła się w sobie i przyschła. Kiedy otworzyłeś urnę, musiałeś dosłownie odkleić ją. Od
naczynia, żeby wyrzucić ją na stół, który będziesz badał. Jest tak naprawdę trochę bezkształtna, zrobiona z jakiejś białej masy, której nie potrafisz zidentyfikować. Nigdy nie widziałeś takiego rodzaju substancji, ale przypomina ci skoagulowany tłuszcz, który jednak śmierdzi bardzo kwaśno, w mocno żrący sposób. Zresztą sprawdzasz też tę wydzielinę i tak ma właściwości żrące. Przypominają trochę właściwości kwasu żołądkowego. Przynajmniej na tyle, na ile jesteś w stanie powiedzieć. Wydaje się, że ten fluid wychodzi z dziesiątek drobnych wypustek, którymi pokryta jest ta istota, którą w tej chwili badasz. Nie potrafisz powiedzieć, do jakiego gatunku byś zaklasyfikować to stworzenie. Nie umiesz przyrównać to do niczego, o czym kiedykolwiek uczyłeś się z ksiąg na uniwersytecie. W miarę jak robię badania, robię sobie zapiski. Tym razem poprawnie zabezpieczam już materiał biologiczny, nie w jakiejś urnie, która jest mi już niepotrzebna do niczego, tylko w konkretnych próbówkach i naczyniach badawczych. I będę się starał po prostu na uniwersytecie zapłacę i dogadać, żeby to zostało po prostu przechowane i poczekało na mnie. Nie ma żadnego problemu. Ja tutaj widzę naprawdę możliwość napisania pracy badawczej. Na pewno. O czymś, co zostało w ogóle jeszcze nieznane, nieodnalezione. To jest prawdopodobnie nowy gatunek, tak. Więc musi to na razie poczekać. I ja tutaj w takim razie kończę i będę się udawał do muzeum. Dobra, to wrócimy, jak przejdziesz do... Przejdziesz do muzeum, robisz badania w tej chwili. W międzyczasie wy udajecie się do szpitala. Elias pojechał z wami, no bo wiedział, w którym szpitalu należy szukać Sancheza i Larkina. Pytanie, do kogo z nich chcecie dostać się najpierw? No, najpierw próbujemy znaleźć kogoś, co po angielsku gadam. Dobrze, więc wchodzicie do szpitala. Sam szpital nie jest najnowszym budynkiem. Z czerwonej cegły w środku dosyć obskurny, na podłodze ubrudzone resztkami błota, takimi widocznymi płytki, kafelki, ściany wymalowane brudno-niebieską olejną farbą, płatami czasami odchodzącą, widzicie to w kątach na ścianach. Ludzie chorzy, kaszlący, porozsadzani na niepasujących do siebie krzesłach, gdzieś w poczekalni i przed wami lada, za którą siedzi pielęgniarka z takiej cienkiej sklejki drewnianej. Swoją twarz tą chusteczką, którą dostałam od ciebie. Bo zapach tutaj, intensywny zapach potu, moczu, starych ludzi i to wszystko mieszające się z takim i smrodem, bo to jest jednak smród środków czyszczących, chloru i czegoś jeszcze, intensywnego dezynfekantu. Ten miks jest po prostu okropny. To wszystko jeszcze jest oświetlone takim brudnym, żółtawym światłem. No i przed wami jest ta pielęgniara, lada ze sklejki. Podchodzę do tej lady, ty angielski mówić. Dobra, idź ty. To ja idę. Ona tak... Przepraszam panią. No parla anglese. Tak jest. Tea po hiszpańsku. Przepraszam panią, nasz kolega został dzisiaj przyjęty, profesor Sanchez. Mruży oczy, no. Kiwa głową ze zrozumieniem, słuchaj, to jest taka, wiesz, stara Hiszpana po prostu, włosy ściągnięte, tak ciasny kok, że masz wrażenie, jakby miał jej zaraz oczy wyskoczyć, wiesz? I ma, w ogóle ma takie dosyć żabie rysy twarzy, duże usta, patrzy na ciebie i nie możesz oderwać wzroku od takiego dużego pieprzyka, który ma na nosie, wiesz? Jak do niej mówisz. Jego znajoma chciałaby się z nim spotkać. I chcielibyśmy przywieźć mu jego rzeczy, które zostawił w tym. Nie wiemy, gdzie mieszka, ale mamy jego rzeczy tutaj. Rodzina? Tak. Z rodziny? Ona si. Tak. Tylko nie mówi po hiszpańsku. No to blefujesz, mój drogi. Okej, okay. blef. To jest... Fostok? Tak. To jeszcze ujdzie. 005. Wow. To jest ekstremalny sukces. Patrzy na nią, patrzy na ciebie, czyli przyjaciela i kogo? I rodzina. I rodzinę. Kuzynka. No dobrze, nazwiska?
Przecież, że hiszpańsku. Ona jest tak po prostu zdziwiona, że nie mówisz po hiszpańsku, a w hiszpańskim szpitalu w ogóle. Ale ja mówię po hiszpańsku. Ty mówisz, to jest w ogóle abstrakcyjna sytuacja. Ona przegląda tą księgę, no i... Washington Smallwood. A, no nie mamy takich przyjętych. Sanchez. A, Sanchez. No tak, Sanchez jest. No żona go z dzieckiem teraz odwiedza. O, to doskonale. To damy im od razu jego rzeczy. Dobrze, to myślę, dobrze. Że które, to ona ci pokój... podaje salę, a drugie? Larkin, nasz pracodawca. Mhm, pan Larkin. A tak, pan Larkin już odpoczywa, jest na oddziale. Doskonale. To myślę, że później go odwiedzimy, bo pan Sanchez dużo gorzej wyglądał, aha, a chcielibyśmy mu jego rzeczy oddać. No dziękuję tak. Niesamowicie. Gracias. Gracias, gracias. No. Muchas gracias, idziemy. Ale co? Do pokoju. Ale gdzie, do kogo? Do Sancheza. A nie boisz się, że ten Larkin coś ucieknie albo coś? Nie wiem. Nie wygląda, jakby miał uciekać. Okay. Chyba, że na drugi świat, a wtedy to i tak, że na różnicę. Dobrze, to co? Do Sancheza. Tam podobno jego rodzina jest teraz. Najpierw idziecie do Sancheza, tak? Tak, myślę, że tak będzie to lepiej. Jeszcze... Chyba, że się rozdzielamy i ktoś idzie do kogoś. Nie, no, ale to zawsze będzie zły podział. To pozwólcie tylko, że na chwilę się przenieśmy na uniwersytet jeszcze. No bo jakby skończyłeś, zrobiłeś swoje badania, no udałeś się do tych piwnic tak naprawdę, szukać książek, tak? To jest mój cel. Dobra. Wchodzisz tam. Ciało oczywiście zostało zabrane. Została taka niedomyta, brunatna plama w miejscu, w którym rozlewała się krew Trinidad, tak jak ją wtedy znalazłeś. Pomieszczenie zostało uprzątnięte. W rogu widzisz rozbitą skrzynkę, a na biurku leży ornament, taki długi. Gdzieś tu miałem zdjęcie nawet. Ten ornament został tam położony i tam został. I rzuć sobie na spot hidden, proszę. Wyszło. To, co zwraca twoją uwagę, to zauważasz na krawędzi tego ornamentu dosłownie resztkę jakby nadpalonej skóry. Przyglądam się zatem, co to jest za skóra. Ludzka, no kawałek, tak jakby kawałek ktoś to chwycił, no i został tam jego na skórę, tak jakby się przykleił do tego, tak jak może od gorąca, trudno ci powiedzieć, tak jakby to było nagrzane, kiedy zostało chwycone. Tak jakby ktoś musiał, tak jakbyś chwycił rozgrzany pręt, tak, no to zostałby tam na skórek. Okej, okay. Zatem wyciągam z mojej torby przyrządy medyczne i staram się, wiedziony już inspiracją zawodową, zabezpieczyć te ślady. Dobra, bez problemu. Kawałek skóry. No i zaczynam się przyglądać dokładnie temu... Słuchaj, to ornament wygląda tak. Czemu? To jest dosyć około 1,5 metra kawałek złota, tak? O raczej topornych rzeźbieniach. I jego krawędzie wyglądają jakby zostały urwane. Tak? To jest tylko fragment większej całości. Rozumiem. Jest dosyć ciężki, no około 10-11 kg, jak tak podnosisz do góry. Staram się rozejrzeć po okolicy, bo teraz tak, ja tutaj przyszedłem wiedziony myślą znalezienia większej całości dziennika, z którego została wyrwana kartka. Więc myszkuję po tej piwnicy, starając się szukać przede wszystkim tego dziennika i zwracać uwagę na rzeczy, które mogłyby mnie w jakiś sposób zainteresować, tak jak właśnie taki ornament. Na chwilę obecną zostawiam go tam, gdzie leżał, no bo nic mi więcej nie mówi, poza tym kawałkiem skóry, nie? Dobra, library use w takim razie, no bo to jest właściwie przeszukiwanie jakichś zasobów, więc zrobimy to w ten sposób. Dobrze. Dwa. Dobry dzień. Tak naprawdę w kilka minut orientujesz się, że nie ma tu ani śladu dziennika. Nie ma też żadnych innych informacji, które mogłyby ci dalej pomóc. Brak informacji też jest jakąś informacją, a ty nie potrzebowałeś wiele czasu, żeby do tego dojść. W międzyczasie wy w szpitalu wchodzicie na piętro, na którym słychać krzątaninę pielęgniarek, pojękiwania. To jest typowy taki szpitalny korytarz. W kolejnych salach dostrzegacie zawiniętych, tak, raczej przybrudzone koce ludzi, poskręcanych na łóżkach, zwiniętych, leżących na boku, z bólem rysujących się na ich twarzach. Dochodzicie do pomieszczenia, w którym leżeć ma Sanchez. Kto wchodzi pierwszy do tego pomieszczenia, powiedzcie mi? Panie, przodu. Jennifer? W takim razie wchodzę. Kiedy wchodzisz do środka,
Widzisz Sancheza leżącego na szpitalnym łóżku i dostrzegasz, że na tymże samym łóżku, na jego rogu siedzi kobieta. Na rękach trzyma niemowlę, w tej chwili karmione piersią. Kiedy ty wchodzisz, ona odwraca się wstydliwie, zerkając na ciebie i mówi coś sobie po hiszpańsku. Ja się wycofuję i mówię, chyba nie jest odpowiedni moment w tej chwili, żeby tam wchodzić. Co tam się dzieje? Siedzi z rodziną, z dzieckiem, karmi dziecko. Obecność mężczyzn nie jest skazana w takim momencie. A ty się nie dogadasz z nimi? Ja nie poznawię tego języka. A profesor jest przytomny? Czy ja zobaczyłam, że jest przytomny? Tak. Jest przytomny. Znaczy miał otwarte oczy. Wydaje mi się, że może... Cię rozpoznał, ale no nie odezwał się. Może spróbujmy może z drugim, z Larkinem. Dobrze, wrócimy za chwilkę. Myślę, że nie ucieknie. Dajmy im trochę chociaż czasu razem. No, dobrze, to chodźmy do Larkina. Larkin był... w tym momencie słyszysz kwilenie dziecka. Normalne kwilenie dziecka. Tak, normalne, no. Słyszycie dziecko. Chodźmy, ja się nasłuchałem dzieci. Czyli na razie dajecie spokój tutaj. Tam ja wchodzę pierwszy. Dobra, wchodzisz tak naprawdę do szpitalnej świetlicy. To jest dosyć duże pomieszczenie, w którym przy stolikach jedząc bądź grając w karty, siedzą ludzie, rozmawiają, to czytają książki, tu już odpoczywają ci pacjenci, którzy zostali przyjęci. Znajdujesz też Larkina. On siedzi taki zupełnie sam, ramiona przykurczone. Podchodzę do niego. Zdezorientowany. Wbijam łapę w ramię. Teraz gadaj. Taki przerażony. Gadaj wszystko, co wiesz. Co? Tablet. Nic nie rozumiem, panie Astor. No jak nie rozumiesz? Czego nie rozumiesz? Mów, co wiesz, o co tu chodzi. Ja szczerze musiałem po prostu przedawkować i dlatego się tu znalazłem. Właściwie to miałem straszne szczęście, że postanowiliście sprawdzić, co u mnie. Dziękuję. Jak rozumiem, to nasza wycieczka będzie musiała się opóźnić. Absolutnie, absolutnie. Jest sobota, ja mam całą niedzielę, żeby wrócić do siebie. Pan Mendoza na pewno wszystkiego dopilnuje i w poniedziałek ruszymy. Gdzie on jest w tej chwili? Właśnie. No, pewnie w hotelu, u siebie w pokoju. Właśnie gdzie może sprawdzaliśmy, być? Ale pokój pana Mendozy był całkowicie pusty. Tak jakby tam... Może gdzieś wyszedł. Czy pan w ogóle pamięta, jak pan się tu znalazł? Tutaj? Nie do końca, mówiąc szczerze. Ja miewam czasem pewne problemy z pamięcią. Ostatnimi czasy zdarzają mi się takie zaniki, że w sumie nie jestem do końca pewny, jak się gdzieś znalazłem. No, ale leczę się. Bardzo. Ja bym go przycisnął. Przycisnąć? Podchodzę do niego, obracam go, tak trzymam dwoma oburącz przed sobą. Larkin, skup się, to bardzo ważne. Kiedy ostatnio Mendozę widziałeś? Grozisz mu? Grozisz mu. Najpierw się pytam. Kiedy widział Mendozę? Po naszej kolacji, zdaje się? Dobra, teraz mu już grożę. Dobra. 18. 18. Ładnie. Pięknie wyszło. Nawet weszło... to pośrednie. No, duży sukces. Dobra. Nachylasz się nad nim, chwytasz go bardzo mocno, tak? Rozumiem. Wściekły, patrzysz mu prosto w twarz i masz taki moment, kiedy widzisz, jak jego oczy zasnuwają się ciemną, ciemnoczarną mgiełką. Usta rozsuwają się, nagle popękane i suche. Dziąsła obnażają się. Masz wrażenie, jakby były zupełnie zgniłe. Odrzucam go od siebie. Odpycham go. Tak jak go trzymałem, tak go odpycham. Widzicie, jak krzesło się wywraca i Larkin pada i przetacza się po podłodze, jęcząc z bólu, a po chwili zerka na was. Dlaczego? Co to było do cholery? No, to ty mi powiedz. Ja nie wiem. Ale nie musicie mnie od razu bić. Tylko on to widział? Tak. To było subtelne takie bardzo. Czego bijesz? Miałeś taki moment po prostu. Czemu go uderzyłeś? Bo jego oczy nagle zrobiły się czarne, jakby zakryte, nie wiem, zalane smołą, a... Muszę ich przekonywać do tego? No nie wiem, jakby oni tego nie widzieli. To był potworny widok, nagle no zmienił się nie do poznania, nie był zupełnie sobą.
Jakimś stworem się stał. Zbieram. Jestem strzepany leki na ziemi. Proszę wybaczyć, kolega miał trudny dzień. Dzisiaj rano byliśmy... Jestem strzokowany nie mniej niż ten Larkin. Jaki czas minął od momentu, gdy my byliśmy na uniwersytecie? To było od napadu wczoraj? Na Sancheza? Nie, to jest cały czas ten sam dzień. Tylko teraz macie godzinę 19, mówię, nie byliście na 14. Co on ma na sobie ubranego? No, może później nawet. Co on ma na sobie ubranego? Larkin? No. Szpitalną piżamę. Czy ja widzę mu tutaj ten tatuaż? Tak. Jestem w stanie mu tak patrzę. Jasne, pokazywałem już gdzieś tutaj, jak wygląda ten tatuaż. Możesz, bo ten tatu, wiesz, ten szlafrok mu się rozchylił po tym, jak Perry nim rzucił. W związku z czym on taki rozchylstany jest. Czy mi to coś mówi? Panie Larkinie, proszę usiąść. Chyba, że masz okulty. Przepraszam, ale kolega miał bardzo trudny dzień. Dzisiaj byliśmy świadkiem podwójnego morderstwa. Zawsze jest czas. I obawiam się, że... No ja muszę powiedzieć, nie byłem świadkiem, ale jedno z nich jest zamierzany pan... Mendoza. Pan Mendoza. Ale, że... że jak? No, wygląda na to, że on skrzywdził kogoś? Z jakiegoś powodu napadł na pracownika uczelni, z którego byliśmy w gościach. Po prostu taki, w ogóle nie może w to uwierzyć. Także proszę wybaczyć, mieliśmy bardzo trudny dzień. Przesłuchiwa nas policja. Zresztą właśnie jak pan Mendoza został rozpoznany przez naszego kolegę, którego niestety tutaj nie ma, dlatego postanowiliśmy do pana wpaść, bo pierwsza rzecz była, że pan był poprzednią ofiarą i jak zobaczyliśmy pana w takim stanie na łóżku, no to już wezwaliśmy karetkę. No to już nie było opcji, żeby cokolwiek z tym zrobić. Ale pana Mendozy nie było w pokoju, a sądząc po tym, jak on wyglądał, to nie było go od jakiegoś czasu. Powiedziałbym, że w ogóle go tam nie było. Jasne. Ale... Dawna pan zna pana Mendoza? Zatrudniłem go do ochrony w Puno, kiedy wracałem z Ant. Ale to było kiedy? Kilka miesięcy temu. Kiedy się zaczęły te pana problemy z pamięcią? Które? O, nie, to trwa już jakiś czas. Mówiąc szczerze, czasem po prostu gorzej się poczuję, a potem zdarza mi się zapominać, jak się gdzieś znalazłem, albo mam słabsze dni. Mam nadzieję, że teraz czuje się pan dużo lepiej. Tak. Dużo, dużo lepiej. Proszę pana, proszę odłożyć opiaty. To naprawdę jest niezdrowe. Proszę mi uwierzyć. Miałem taką rodzinę. No tak. To tak jak mówię, ja będę gotowy do wyprawy. A Mendozom naprawdę nie podejrzewałem tego człowieka o takie skłonności. Proszę nam dać znać, jakby pan Mendoza się z panem kontaktował. Tak. Bezwłocznie. Tak, bezwłocznie. Dobra. To moje pytanie jeszcze tylko do was. Czy wy jakby... Nie wiem, czy pamiętacie, ale macie też takie coś jak psychologia, to możecie na przykład spróbować zrozumieć, czy ktoś kłamie, czy nie, czy naprawdę jak reaguje na przykład na informacje. To ja bym chciała. I jakby ja nie będę wam mówił, kiedy wy tego... Znaczy ja jestem skupiony na rozmowie z tak, nim. Tak, ale oni to obserwują, tak, dlatego to sugeruję. Więc na przykład możesz rzucić, ponieważ jesteś obserwatorką tej sytuacji. No to ty. Okej, okay. Natomiast znaczy, ewidentnie jakby, no, jest szokowany tą sytuacją, tak, Larkin, taki mocno ten, i poruszony tym, co mówicie o Mendozie, że to jest dla niego szok, że tak się wydarzyło, że to jest w ogóle, że to twoja historia jest dla niego nie do uwierzenia. Panie Astor? Ja jestem poirytowany, ja mam ochotę wbić mu maczetę w rękę. Dobrze, to jest moment na... Przestraszyłem się tego, co widziałem i jestem bardzo zdenerwowany. Biorę ich na stronę. Z nim jest coś naprawdę nie w porządku. No tak, jest ćpunem. Nie, to nie jest, że jest ćpunem. Jest strasznym ćpunem. Coś więcej, coś z nim jest naprawdę nie tak. Dituje? Nie wiem, a co jeżeli zaraz zacznie biegać po mieście jak Mendoza? No, w tym stanie to gwarantuję ci, że on sam do kiberka nie chodzi. Daleko nam nie pójdzie. Miejmy nadzieję, że da znać, jak Mendoza do niego wróci. I wszystko poszło w piach, i te moje pieniądze, i ta wyprawa. Nie no, wyprawa może się odbędzie, ale pan Lar będzie... Na pewno nie z nim? Znaczy, pan Mendoza był dziwny, bądźmy szczerzy. I jeżeli... Znaczy, ja osobiście ciągle mam nadzieję, że to jest zbieg okoliczności, że Artur po prostu... Nie wydaje mi się, zobaczył to coś dziwnego. Prawdopodobnego, prawda? No ale no, bo, z ćpunem mamy jechać. Dlaczego
Dlaczego on by miał napaść? Skąd ta larwa przede wszystkim? No bo wiesz, no ja widziałem różne robale, ale jak rozumiem, tamten robak to miał tak, wiesz, taki mniej więcej był, nie? Tak, że on się zajmowałby całą tchawicę. Taki jak pięść męska. Taka jak męska pięść. Także no, takiego robala to ja nie widziałem. Dlaczego miałby najpierw wsadzić mu robala, żeby go przydusić, a potem wyciąć mu dziurę w klatce piersiowej? Po co? I przede wszystkim, jak on tam w ogóle wszedł? Wy tą rozmowę prowadzicie w świetlicy przy Larkinie? Nie. Tak. On nas, on nas zabrał na bok. Znaczy, tak tylko nas, on nas odciągnął. Dobra, Larkin po prostu patrzy na was, ale znowu na tym swoim krzesełku siedzi i zerka. Nie? A my się namawiamy. I do końca jest pewne, co się właśnie dzieje. I dlaczego jego pracownicy działają tak, jak działają. Czy jestem w stanie jakoś spróbować zrozumieć, co zobaczyłem? Znaczy, w ogóle nie jesteś pewny... Właśnie dlatego... Czy to zobaczyłeś? Tak. Czy ja jakby mogę ocenić, czy mi się to przewidziało, czy... Nie. Nie, nie ma mechanicznie takiej możliwości. Jest sobota, mamy jeszcze jeden dzień przed wyprawą. Może porozmawiamy z Arturem, on jest bardziej biegły w tej medycynie całej. No, ściągniemy Artura, ale on na razie niech sobie sprawdzi to, co on tam chce sprawdzić, ja mu ufam. No, ale chodźmy jeszcze do pana Sancheza. Może pan Sanchez powie, czy to faktycznie był pan Mendoza? Bo może on pamięta, kto go zaatakował, może to... Wiesz co, ja widziałam postać, która wybiegła, ale kto to był? Czy to był... No pan, wiecie, no... Nie, nie chcę mi się w to wierzyć. Dlaczego miałby to zrobić? Dlaczego miałby targać się z jakiegoś dziwnego miasta na zadupiu świata do Limy jeszcze z kimś po to, żeby wyciąć mu dziurę? Nie, to się nie trzyma kupy ani dupy. Ale z drugiej strony ktoś to zrobił. I to dwa razy. A ta kobieta wyglądała... Widziałem ludzi po atakach chemicznych na frontach wojny i oni wyglądali lepiej. Chodźmy do profesora. Chodźmy do profesora. Wracacie do pokoju Sancheza. I tak delikatnie, jak nie, odpowiada mi ktoś? Tak, proszę. Otwieram drzwi i tak sprawdzam. Po hiszpańsku, głos kobiety. Sprawdzam tak przy okazji. Ona siedzi na łóżku, w jednej ręce trzyma miskę, w drugą karmi swojego męża. Nogę trzyma na wózku, którym cały czas kołysze. Dziecko pewnie jest z nim złożone. Dziewczyna jest naprawdę mocno zajęta w tej chwili, tak? Ale pokazuje, że możecie wejść. Ale tak niepewnie. Ona nie bardzo was poznaje, natomiast widzisz skinienie Sancheza, że możecie. Podchodzę. Dzień dobry, panie profesorze. Jak pan się dzisiaj czuje? Dzień dobry. Po jego głosie, który pamiętacie jako ten przyjemny, głęboki, nie zostało śladu. Chrypie, ledwo krztusząc słowa. Ja wiem, że to jest marny moment w tym momencie. Teraz pytanie, w jakim języku do niego... On rozmawiał z jeszcze... On wcześniej rozmawiał z wami bardzo dobrym angielskim. A nie, teraz tak mówię do reszty. Rozmawiamy tak, żeby nikt nas nie zrozumiał, więc raczej po angielsku. No i tak nie potrafię po hiszpańsku. Czy ty umiesz? No, troszeczkę. Okej, to ja mówię cały czas po angielsku. Dobrze. Ja wiem, że to nie jest najwłaściwszy moment. Rozumiem, że ufa pan, to jest pańska żona. Tak, to moja żona. Piękna kobieta, pańskie dziecko. Dziękuję. To ja chciałbym... Muszę wam też podziękować za to, że chyba dzięki wam ciągle mogę jeszcze z nimi być. Dzięki panu Arturowi, który w tej chwili stara się sprawdzić... Nie wiem, że to może jest zły moment, ale co pan pamięta z tamtego dnia? Właściwie niewiele. Pamiętam, jak pakowałem książki, żeby ratować moją pracę przed pożarem. A potem coś szepnęło mnie od tyłu. Uderzyłem głową o podłogę. A dalej pamiętam tylko ból w gardle i piersiach. Czy nie widział pan, kto panu to zrobił? Pamiętam. Pamiętam jakąś ciemną postać. Może pan spróbować sobie cokolwiek przypomnieć. Nie wiem, czy miał wąsy, czy to był mężczyzna, kobieta, długie włosy, krótkie włosy, blady, ciemnoskóry, miejscowy, dziwnie ubrany. I on krzywi swoje poparzone usta. Nie, nic nie pamiętam. Bardzo przepraszam. Ale rozumiem, podziękujcie ode mnie Tiptenowi. Oczywiście, z pewnością. Naprawdę, bardzo mu podziękuję. Nie dziwiłem się, jakby sam też chciał pana odwiedzić, sprawdzić, czy dobrze się pana opiekują. Ten szpital jest... Przypomina ten, w którym ja się leczyłem kiedyś. Znaczy... Raczej proste.
coś... Czy coś jeszcze chcecie tu zrobić? Moja irytacja narasta. Pery. My znowu się nie dowiedzieliśmy niczego. Masz... Słyszysz w głowie głos. Słyszysz w głowie głos, który mówi ci... Uspokój się i zostaw Larkina. Głos jest melodyjny, spokojny, bardzo pewny siebie, niesamowicie przekonujący. Chciałbym, żebyś rzucił sobie na power. 53. Na ile zdałeś, powiedz? 65 mam. Czyli zdałeś normalny test. Tak. Ten głos jest tak pewny, i tak kojący, i tak przekonujący, że ty dokładnie wykonasz jego polecenie i będziesz się tego trzymał. Zdając test? Za słabo. Ja też rzuciłem. Mhm. Nagle czujesz, jak irytacja od ciebie odchodzi, nagle Larkin przestaje być istotny.